Dzień dobry. Chciałbym powitać wszystkich zgromadzonych aktywicznie. Zorganizowaliśmy to jako dwa projekty, chcieliśmy powitać łącznie. Jako projekt oraz projekt Get Out of the Cupboard. Olimpiady są organizowane w ramach projektu ogólnopolskiego Zwolnij z teorii. Chcielibyśmy bardzo podziękować patronatu honorowym, czyli panu wojewodzie warmińsko-mazurskiemu, panu Marianowi Chodziewskiemu. Prawdopodobnie jest tu z nami jego asystent. Proszę pomachać, jeśli jest. Nie ma, dobrze, dziękuję bardzo. Patronat medialny Gazeta Olsztyńska, Nasz Olsztyniak, Radio UWM FM. Wielkie brawa, proszę. Chcielibyśmy również bardzo podziękować Fundacji Było za wsparcie merytoryczne. Tutaj pani Galeta, proszę kilka słów. Ja witam bardzo serdecznie wszystkie całą młodzież, chciałam powiedzieć wszystkie dzieci, ale to nie wypada dobrze. Całą młodzież, która się tutaj zebrała. My jako fundacja bardzo się cieszymy z inicjatywy, którą podejmuje młodzież. Zawsze chcielibyśmy stać przy młodzieży, wspierać ją, tak jak w tym wypadku. I liczyć na to, że ta kultura wśród młodzieży będzie się rozwijała naprawdę bardzo pięknie. Trójka z liceum numer 2 i uczennica naszego plastycznego liceum. Tak jak już oni sami wspomnieli, jest takim projektem, który powstał pod hasłem Zwolnij z teorii. Myślę, żeby nagrodzić prace, które tutaj są na wystawie. Obejrzeliśmy tą wystawę, wystawa jest piękna. Wybraliśmy jedną pracę, jedną autorkę. Zarówno ja wybrałem przy pomocy Zbigniewa Balewicza i Perkasiewicz pracującej, ale także tę samą pracę wybrała pani Ewa Kapra, która wybrała z ramienia sklepu Artu Barbara, sklepu dla znaczonego dla artystów, ale także dla przyszłych artystów, dla uczniów i studentów. Także postanowiliśmy wyróżnić panią Dominikę Mileską za organizację tej wystawy. Osoby, której daliśmy nagrodę, dzisiaj nie ma, także prosimy dyrektora i poinformowanie o tej nagrodzie. Barbara Kwiatkowska. Z
trzeciej klasy. Jest to praca, taka w czerniach, w zieleniach. Dlaczego ja ją wyróżniłem? Nie za technikę, nie za to, czego się można nauczyć, chociaż jest dobrze narysowana, ale przede wszystkim za to, za klimat, nastrój, za to, że ta uczennica potrafi przekazać swoje emocje. Zabawa jest super, w ogóle genialna, że o matko. Prace są bardzo emocjonalne i przekazują wiele emocji autora. Są naprawdę bardzo dobre. I jedzenie jest przepyszne, po prostu ciasto malinowe, po prostu Jezus Maria, naprawdę.